Radio Kraków. Wyruszamy na Radiostradę, szanowni państwo. Ja w zasadzie tej soboty trochę doczekać się nie mogę, bo będzie prawdziwy pit stop. Marcin Koczywa. Dzień dobry. Razem ze mną Norbert Kwestarz, Garrison Service, jeden z naszych partnerów akcji naszej sobotniej. Sporo będzie się działo, więc my tak co dzień państwu dozujemy tą wiedzę, żeby nie mówić wszystkiego na raz, bo to sporo tego. Ja tylko jeszcze przypomnę tak pokrótce, że ci, którzy chcą wziąć udział w egzaminie na kartę rowerową, proszę, żeby weszli na stronę i napisali do nas na adres motomaparadiokraków.pl, opiekunowie, żeby napisali, żebyśmy wiedzieli, ile tych osób jest. To jest bardzo istotne. No a teraz porozmawiamy trochę o tym właśnie pit stopie i o tej stronie technicznej, bo będziemy sprawdzać kilka ważnych rzeczy związanych z bezpieczeństwem. Znaczy, przed każdym wyjazdem ważne jest, żeby auto przeglądnąć, żeby auto było sprawne. To są bardzo ważne rzeczy, to jest zawieszenie, to są hamulce, to są amortyzatory, to jest klimatyzacja oczywiście, to jest stan i poziom płynów w samochodzie, czy to jest płyn hamulcowy, olej, czy płyn wchodzący, więc to są bardzo ważne rzeczy i bez tego na wyjazd nie ma co się wybierać. To jest taki ostatni moment przed wakacjami, przed Bożym Ciałem, czyli przed długim weekendem czerwcowym. W lecie dużo jeździmy, bo dzieci mają wolne, bo możemy pojechać na weekend tu czy tam, więc pamiętajmy o tym, żeby o to auto zadbać szczególnie, więc pierwsza rzecz, sprawdźmy, kiedyśmy ostatnio wymieniali olej, bo to jest też częsta sprawa, że jedziemy w podróż i potem się okazuje, że na suchym silniku albo wymiana oleju to już minęła 2000 km temu, więc nie wybierajmy się w dłuższe podróże, jeśli nie mamy pewności, że ten olej jest jeszcze do jazdy, prawda? Ja bym zaczął tak naprawdę od podstaw, czyli w jakim stanie mamy opony. No tak. Też będziemy sprawdzać, bo będziemy mieli urządzenie do pomiaru. W jakim stanie mamy zawieszenie, bo te wszystkie rzeczy mają wpływ na życie i zdrowie, czyli to są najważniejsze rzeczy. Układ kierowniczy, zawieszenie, hamulce, no i oczywiście potem silnik, czyli oleje, płyny i wszystkie rzeczy, które są potrzebne do eksploatacji samochodu. Tutaj zawieszenie wiele nie zdziałamy. Nie ma warunków. Ale nie ma warunków, to już muszą państwo sami, ale będziemy się starali sprawdzić przede wszystkim jakość bieżnika w oponach. Druga rzecz to opony to nie jest tylko kwestia tego, jaki jest bieżnik, ale też ile mają lat. Oczywiście. Na to też będziemy zwracać uwagę i będziemy radzić, jeśli się okaże, że coś jest nie tak. Będziemy sprawdzać płyn hamulcowy, czy jest go na tyle, ile trzeba. Nie każdy wie nawet, gdzie ma zbiornik płynu hamulcowego wyrównawczy, gdzie to sprawdzić. No tak to już jest. Płyn w chłodnicy, to też możemy sprawdzić, czy on jest i w jakiej jest jakości. Będziemy mieli urządzenie do pomiaru tego. Zresztą do pomiaru jakości. Płynu hamulcowego też będziemy też mieć. Tak, także to wszystko będziemy sprawdzać. No i teraz kwestia tego ozonowania, czyli klimatyzacji. Nie będziemy na naszym placu wymieniać czynnika i nie będziemy wymieniać oleju. Filtrów pyłowych. I filtrów pyłowych też nie. Tak. Natomiast będziemy ozonować. I to jest oferta dla osób, które mają małe dzieci. To jest taki nasz prezent dla dzieci. Norbert, bo to ty będziesz robił. Na czym polega to ozonowanie? No to jest oczyszczenie wnętrza pojazdu ze wszelkiego rodzaju zapachów, pleśni, grzybów, zarodników. To wszystko, co z powodu wilgoci gdzieś tam na skraplaczu sobie egzystuje. I w przewodach, tak? Bo to przewody dotyczy również przewodów. Tak, w nadmuchu, czyli w nawiewach. Trwa to gdzieś w okolicach 20 minut i pojazd jest odkażony. Potem może tak powiedzmy ze 3 miesiące jest czysty. To jest bardzo istotne, bo jak eksperci ostrzegają, tu dla mnie takim guru w tej dziedzinie jest pani profesor Ewa Czarnobilska z Collegium Medicum UJ. Te zarodniki pleśni, te wszystkie grzyby, które tam w klimatyzacji żyją, działają fatalnie na dzieci. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, że sami te dzieci wpędzamy w alergię i to w głębokie schorzenia również układu... Przeziębienia z powodu klimatyzacji. Ale też i bronchity, zapalenia płuc i astmę w konsekwencji, bo to wszystko bardzo atakuje górny układ oddechowy. A my co robimy, jak nam w aucie śmierdzi? Nie pójdziemy tego wyczyścić. Wieszamy choinkę. Jedną, drugą, trzecią, piątą, bo już nie wystarcza. To załatwia sprawę o tyle, że usuwa to, co jest niebezpieczne bezpośrednio, ale trzeba jeszcze sobie będzie wymienić... nie jest szkodliwe dla organizmu. Tak jest. Trzeba będzie wymienić filterek kabinowy, bo to jest... Wcześniej. Dobrze by było wcześniej wymienić filtr pyłowy. Przyjechać z wymienionym albo zaraz potem pojechać i wymienić, bo samo ozonowanie nie wystarczy. I tu kolejna bardzo ważna uwaga. Osoby, które chciałyby z tego skorzystać, po pierwsze, samochód ma być wyposażony w fotelik, bo chcemy wiedzieć, że auto tym autem podróżuje dziecko, bo to jest dla dzieci oferta. A po drugie, prosimy do nas pisać motomałparadiokraków.pl.
www.autoprzegląd.pl i zgłaszać. Proszę o ozonowanie samochodu. My pod koniec tygodnia zamkniemy tą listę i odpiszemy do tych osób, które jako pierwsze się do nas zgłosiły, bo no nie możemy się też przeliczyć, bo 20 minut ozonowanie jednego auta, mamy jedno urządzenie i nie będziemy tego robić masowo. Jeśli przyjdzie 100 osób, no to pewnie się nie uda. Więc kto pierwszy, ten lepszy, motomałpa.radiokraków.pl. W nagłówku proszę pisać ozonowanie albo tak jakoś to ująć, żebyśmy wiedzieli, a pod spodem napisać swoje imię, nazwisko i najlepiej numer telefonu. W razie potrzeby będziemy się z Państwem kontaktować. Jeśli nie, to po prostu odpiszemy do osób, które zostaną. I będziemy to robić od 9 do 15, te badania. Tak, znaczy te, tutaj w tym przypadku to ozonowanie. Raz jeszcze do tego zachęcam. Ci z Państwa, którzy nie zdążą zrobić tego u nas, to zachęcamy do tego, żeby to robić. To tak naprawdę cała ta wymiana oleju, czynnika i czyszczenie przewodów to nie jest wcale droga rzecz i warto z tego skorzystać, bo... No, przynajmniej raz do roku. Raz do roku, bo to jest też ważne dla samego samochodu, czyli dla sprężarki, bo olej wymienimy i, tak. I ten czynnik też trzeba o nim pamiętać, że jest, to nie jest raz na całe życie. Sprawa opon jeszcze. Ile powinno się mniej więcej na oponach najdłużej jeździć? Moje zdanie jest, że opona maksymalnie 6 lat. Mhm. Maksymalnie 6 lat i opona powinna być wymieniona. Jeżeli są opony starsze, nawet jak mają dobry bieżnik, to nadają się do wymiany. Mhm. Co może się stać z taką oponą, jeśli ona jest starsza? Może pęknąć, prawda? Może pęknąć. Rzeczywiście w oponie znajduje się stalowy drut, to jest, że tak powiem, karkas, czyli ta podstawa, z czego się składa opona. Tam jest płótno, no i guma, która pęka i może po prostu grozić wystrzałem. My tutaj będziemy z Państwem rozmawiać, będzie ta strefa serwisowa, o której cały czas mówimy i w tej strefie serwisowej nasi eksperci, w tym właśnie Norbert, będą Państwu, no sprawdzą Wasze auto na tyle, na ile się uda i doradzą. Będziemy też mieli kupony na zniżki, na jakieś tam usługi, gdyby trzeba było. Jeśli by się okazało, że coś Państwo muszą tam w tym samochodzie zrobić, no to postaramy się też i w tym pomóc. Jak już mówiliśmy, to jest bardzo ważne na początku lata, żeby to wszystko zrobić i żeby o tym pamiętać. Ważna rzecz kolejna, o której musimy też pamiętać, to dokumenty, zanim wyruszymy w podróż. Czy mamy podbite badania techniczne, ubezpieczenie. To są rzeczy, o których też trzeba myśleć trochę wcześniej, więc warto przy okazji tego wszystkiego nad tym się zastanowić. Norbert, jak się spodziewasz? Dużo będzie ludzi? No, myślę, że tak. Mam nadzieję. Oczywiście. Mamy nadzieję. Co jeszcze możemy Państwu pomóc? Będziemy też sprawdzać przejrzystość szyb. Ci, którzy mają przyciemnione i mają obawy, że może za bardzo albo za mało, będziemy mieli urządzenie i proszę, jeszcze jedna uwaga, proszę się nie bać, to, że jest z nami policja. Policja nie będzie się tym zajmować. Policja będzie zajmowała tym się razem profilaktyką. Nie będzie karać. My będziemy starali się Państwu doradzić i przyjmujemy, że jest to akcja profilaktyczna razem z policją, z Komendą Wojewódzką i Komendą Miejską robiona. Będzie można też sprawdzić sobie analizę spalin. I tutaj Politechnika Krakowska, no i nasi eksperci, również mechanicy będą to sprawdzać. Będziemy mieli tutaj kilka takich urządzeń i do gazu, i do diesla, i do samochodów benzynowych. Będzie można sprawdzić głośność wydechu. Będziemy też mieli do tego urządzenie. No i będziemy też mogli sobie sprawdzić, jak to jest, kiedy jedziemy po pijanemu, czyli założyć sobie alkogogle i zobaczyć, jak widzi świat osoba nietrzeźwa. I to daje do myślenia, jak poczujemy, jaka to jest różnica, że tak naprawdę to my nic nie wiemy, co się dookoła dzieje. Czytałem ostatnio taki artykuł o tym, że jeśli jedziemy z bardzo dużą prędkością, zwłaszcza motocykliści, to jedziemy w tunelu. I widzimy tylko to, co jest w tym tunelu przed nami, reszta jest rozmazana. Tak. Alkoholik to ma przy 30 na godzinę. Alkoholik, no pijany kierowca. Więc to są wszystko rzeczy, o których będziemy chcieli Państwu opowiedzieć. No i mamy też ofertę dla dzieci, czyli tą kartę rowerową, o której mówiłem, ale będziemy też mieli konkurs rysunkowy i będą różne inne zabawy. To wszystko od 9 do 15. Czyli co? Zachęcamy. Tak, zapraszamy serdecznie. Norbert Kwestarz, Garrison Service, nasz ekspert w dziedzinie i opon, i mechaniki samochodowej, będzie z nami. Także jeśli będą mieli Państwo pytania do Norberta, można też pisać na motomałparadiokraków.pl, no i można będzie z nim osobiście porozmawiać właśnie w sobotę podczas naszej akcji. Bardzo Ci dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję.